Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale Łączą Nas Szachy. Z tej strony Piotr Murdzia i Marcel Kanarek. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa partię, która jest taką moją nieśmiertelną partią, moją ulubioną partią z obrony królewsko-indyjskiej. Moim przeciwnikiem był Sethuraman z Indii. Jest to szachista, który teraz ma ranking około 2650. Myślę, że dosyć znany. Myślę, że to jest szachista profesjonalny, który cały czas się rozwija. Był to rok 2013, 7 lat temu. Okoliczności turniejowe wymagały ode mnie gry na wygraną, ponieważ brakowało mi zwycięstw do uzyskania kolejnej normy arcymistrzowskiej. Dlatego tutaj myślę, że sam wybór wariantu nikogo nie będzie dziwił. Myślę, że możemy zacząć. D4, skoczek F6, C4, D6. Tutaj też na pewno były jakieś powody, dla którego grałem taką, a nie inną kolejność. Czasami to jest ważne w momencie, kiedy no, chcemy uzyskać jakieś konkretne kolejności, na przykład szybko zagrać skoczek BD7 i ruch E5. Czasami tego typu kolejności pomagają uniknąć pewnych wariantów. W tym momencie ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat ten wybór padł, ale no, czasami to pomaga na przykład przeciwko Zemiszowi przykładowo, jeżeli byśmy chcieli szybko walczyć o czarne pola. Nastąpił skoczek C3, G6, E4, goniec G7, skoczek F3, roszada. Na razie mamy wariant klasyczny, E5 i szybki ruch goniec E3. No tutaj myślę, że trzeba sobie parę słów powiedzieć o tym, co... Marcel, a ja mam do Ciebie takie pytanie, ponieważ tutaj stwierdziłeś, że grałeś partię na wygraną, tylko zwycięstwo dawało Ci normę na arcymistrza. Jak podszedłeś do problemu, gdyby zawodnik grający białym kolorem pobił Ci na E5, wymienił hetmany i przeszedł do takiej no, bardzo równej pozycji, bardzo nieprzyjemnej z punktu widzenia gry o zwycięstwo. Czy, jaki miałeś scenariusz przygotowany na tego typu sytuację? Bo podejrzewam, że wiele osób chcących zagrać ten debiut właśnie w takich momentach musi sobie postawić takie pytanie. Tak, no tutaj mamy kilka czynników, o których warto sobie powiedzieć, dlaczego się tego nie obawiałem. Po pierwsze, mój przeciwnik rankingowo był wyraźnie silniejszy o ponad 100 punktów, więc jakby trzeba też pamiętać, że jego nie interesuje gra na remis, więc tutaj jakby to już... Czynnik psychologiczny. Tak, samo to sprawiało, że no nie miałem tego typu obaw i nie podejrzewałem przeciwnika o tego typu grę. Druga sprawa jest taka, że pewnych rzeczy nie możemy czasami uniknąć. To nie jest tak, że ja tutaj będę na siłę tworzył komplikacje z dużo lepszym zawodnikiem, tylko po to, żeby utrzymywać jakąś szansę gry na wygraną. No z drugiej strony po prostu też miałem taką sytuację, że muszę wygrać wszystko plus jeden remis mogę zrobić, więc jeżeli tu grałem czarnymi z takim przeciwnikiem, no to stwierdziłem, że okej, mam zagrać dobrą partię, a nie tam koniecznie grać na wygraną. Poza tym, tak jak mówię, no przeciwnik nie miał tu podstaw, żeby ze mną remisować. On też chciał ze mną wygrać, dlatego to była partia oczywiście na trzy wyniki. Także tutaj tego typu obaw nie miałem. Czasami są inne sytuacje w turnieju i rozumiem pytanie, ale tutaj takiego problemu po prostu nie było. Rozumiem, że czasami jest tak, że przeciwnik może mieć interes w tym, żeby zremisować, a ja chciałbym koniecznie wygrać. Tutaj rzeczywiście tego typu obawy mogą być, ale wariant wymienny w obronie królewsko-indyjskiej nie uważam za wariant, w którym miałbym problemy z grą na wygraną. Tak, oczywiście w każdym debiucie tego typu pytania możemy sobie zadawać i zawsze gdzieś znajdziemy problem, jeżeli chcemy go znaleźć. Także... No to myślę, że skoro zaspokoiliśmy ciekawość naszych widzów, to możemy kontynuować. No dobrze, czyli goniec E3, czyli tutaj też przeciwnik wyczekuje z roszadą. Dlaczego nie robi tej roszady? W wariancie klasycznym idzie roszada i skoczek C6, natomiast tutaj dla porównania nie powinniśmy to robić po goniec E3, chyba już w którymś filmie to też mówiłem, ponieważ teraz po prostu centrum się zamyka i biały w ogóle tej roszady nie musi robić. Czyli my będziemy tam sobie atakować na skrzydle królewskim, przeciwnik w ogóle już nie zrobi roszady, czyli król jest w centrum zabezpieczony i będzie grał na skrzydle hetmańskim, czyli w ogóle nie warto tutaj to robić.
Dlatego tutaj już trzeba troszeczkę zastosować inne podejście. Uważam, że to podejście jest najbezpieczniejsze, jeżeli chodzi o wyrównanie, a więc ED, skoczek D4, wieża E8, tutaj naciskamy na pionka na E4, no tutaj są też rentgeny na króla, musi bardzo uważać biały, żeby czegoś nie podstawić, F3 i C6, natychmiast chcemy tutaj rozbijać to centrum przez uderzenie. Myślę, że tutaj jest to bardzo typowe, jest to też cały czas teoria. No i teraz myślę, że też możemy powiedzieć o wariancie bocznym. Znana partia z lat 90. Karpow-Kasparow, gdzie tutaj Karpow ustawiał hetmana na D2 i po rozbiciu D5, ED, CD, C5, no mieliśmy za momencik wybicie gońca na E3. To jest ofiara, która no, na tamten czas była niezwykle ciekawa. Komputery jeszcze nie grały tak silnie. Zachęcamy też do zobaczenia tej partii z czystej ciekawości. Natomiast nie jest to ofiara, która jest konieczna. Już dzisiaj można by było powiedzieć, że dużo lepiej będzie naciskać na przykład na pionka na C5 poprzez ruch skoczek BD7 lub goniec F8. Po prostu tutaj ten cały układ jest układem, w którym biały troszeczkę nie zdążył z tym rozwojem i może mieć przez to problemy. Ale tutaj dodajmy jeszcze, że tego typu ofiary na E3 no, każdy z nas musiał widzieć niejednokrotnie. To jest standardowa, typowa ofiara, bardzo często stosowana w praktyce, za którą nie zawsze widać jak gdyby takie korzyści namacalne w danym momencie. No, to jest jakby gra często na długą grę, tak? Na bardzo dynamiczną, długą grę, jakąś szukanie rekompensaty, często w postaci jakiegoś tam pola na E5, gdyby doszło do bicia pionkiem na E3, tak? W tego typu sytuacjach. Więc klasyka dostarcza nam bardzo wiele przykładów, gdzie ta ofiara kości jest bardzo poprawna, obiecująca i myślę, że to, co tutaj odniosło się do tej partii Karpow-Kasparow z praktycznego punktu widzenia, myślę, że to jest w dalszym ciągu dobra decyzja, zwłaszcza gdyby słuchali nas młodzi widzowie, bo to w praktyce oznacza dla białego bardzo wiele problemów do rozwiązania. Zgadza się. W ogóle warto tą partię zobaczyć, bo ona była bardzo dobrze rozegrana, powiedzmy, że z obu stron. No ona się takim efektownym remisem zakończyła. Polecamy zobaczyć. Może linka do tej partii damy w informacji. No właśnie, link będzie tutaj w opisie filmu dodany również do tej partii, żeby widzowie sobie spokojnie mogli ją prześledzić. Tutaj też zastanawialiśmy się, prawda, co różni taką ofiarę, dlaczego tutaj ma być widoczne to, że te czarne pola będą. Ja myślę, że głównie chodzi o to, że ten pionek, który pionek F w ogóle jest pionkiem specyficznym. On jest takim pionkiem stojącym przy królu i zawsze to, że jedna ze stron poruszy nim do przodu, powoduje pewne osłabienie przy tym królu. I tutaj jest nie inaczej. Właśnie te czarne pola będą widoczne dzięki temu, że pionek F poszedł do przodu. Tak na marginesie, Marcel, ja zawsze mówię swoim uczniom, żeby posunięcia pionkami F, czy to będzie od strony białych, czy czarnych, żeby bardzo ostrożnie wykonywali tego ruchy, bo one często oznaczają jakieś poważne kłopoty, może nie w danej chwili, ale w przyszłości to osłabienie króla często ma ogromne znaczenie i nie powinno nas też dziwić, bo w jednej z takich książek ostatnio przeczytałem bardzo fajne stwierdzenie, że silni zawodnicy rzadko grają pionkami, a już na pewno zdecydowanie rzadziej grają pionkami od króla i pionkami F. Jak sobie popatrzymy na partię naprawdę zawodników z wysokiej półki, to często nawet jeżeli tego typu ruch jest dobrze uważany przez komputery, to jednak w praktyce ci silniejsi gracze starają się unikać tego typu gry, co jest myślę, że bardzo też praktycznym podejściem, zdrowym praktycznym podejściem. Co ty, Marcel, na ten temat sądzisz? No generalnie nie słyszałem o tej zasadzie, to ciekawe, co mówisz. Natomiast no, ja mam dosyć też konkretne podejście do szachów. W sensie no, tutaj myślę, że chodzi też o to, żeby po prostu się nie osłabiać, ale ruchy pionkami zawsze mogą powodować jakieś osłabienia, bo im wyżej idziemy, tym albo większą mamy siłę, albo bardziej się osłabiamy, prawda? Rzadko jest coś tak pomiędzy. Każdy ruch pionka powoduje, że tracimy kontrolę nad dwoma polami. No właśnie, na przykład. To można właśnie takie też banalne, ale to jest prawdziwe i słuszne.
też można do tego to odnieść. No ale to mówię, to jakoś mi ciężko generalizować, bo musiał też bym przeczytać ten tekst, tą książkę, o której mówisz, także wtedy można by było trochę więcej się do niej odnieść. Jeżeli chodzi o wariant partii, to będziemy mieli ruch goniec F20, to ruch główny tutaj. Goniec schodzi po prostu z motywów, już teraz na polu E3 nie wisi. Mimo to mamy rozbicie w centrum, czyli ruch D5, ED, CD i krótka roszada. Tutaj pozostaje napięcie między pionkami C i D. To jest bardzo ważna sprawa. Teraz jedna lub druga strona próbuje to napięcie wykorzystać na swoją korzyść. Czyli mamy taki wstęp do wymiany na własnych warunkach. Dokładnie. O tym już też niejednokrotnie rozmawialiśmy i podejrzewam, że ten motyw będzie często pojawiał się w naszych analizach. Dlaczego? No dlatego, że z naszej praktyki też trenerskiej wiemy doskonale, jak częstym błędem w grze młodych zawodników jest ta wymiana, czyli takiego, jak ja to nazywam, rąbania drewna, jeżeli tylko je widzę, czyli taki syndrom drwala. Tak, tak. Tutaj jakby też to jest dobra rada dla zawodników, którzy mają właśnie drugą, pierwszą kategorię, nawet trzecią. Znaczy trzecia kategoria to jeszcze tam często trzeba na inne rzeczy dużo bardziej zwracać uwagę, ale polecam właśnie zastanowić się i zobaczyć w swoich partiach, tak? Jak reagujemy na napięcie w centrum, często te pionki są napięte i często zawodnicy tracą na tym, że po prostu chcę mieć święty spokój, żeby tu już co ruch nie musieć liczyć tego i zaczynają wybijać. I teraz co by się stało, gdybym ja tu wybił, tak? Zobaczmy, wprowadzam przeciwnikowi gońca aktywnie do gry. Zaraz hetman tutaj dołączy, będzie nacisk na punkt F7 i generalnie no, pierwsze problemy tutaj już mogą się za momencik pojawić. Jeżeli z kolei przeciwnik by tutaj mi wybił na D5, no to teraz czarny osiągnie przewagę na zasadzie takiej, że już ten goniec się po prostu otwiera. On spogląda z daleka na punkt B2 i bardzo często w tego typu porównaniach tych dwóch gońców, jeżeli ten goniec mi tu nie sprawia żadnego większego zagrożenia, a mój goniec przeciwny tutaj po diagonali patrzy na punkt B2, no to już zawsze będzie jakieś wymuszenie, czyli tam wieża na B1 jakoś musi sobie stanąć i bronić tego pionka, jest mało aktywna i tak dalej, i tak dalej. I takie małe rzeczy już będą wpływały na to, że w ogóle czarny może przejąć tutaj troszeczkę tą pozycję na swoją korzyść. To a propos jeszcze tego tematu wymian, to ja tak oceniam, że około 90% wymian w partiach tych zawodników mniej zaawansowanych, to są najczęściej za tym kryją się błędy. No błędy, niedokładności, albo no, na tyle też często naturalne wymiany będą następować, że mogą być one po prostu normalne, ale warto też o tym posłuchać, bo to wpływa na partię zawodników, którzy już nic nie podstawiają, tak to trzeba określić, bo na początku mamy taką sytuację, że uczymy się ruchów, później się uczymy, żeby nic nie podstawiać, jak bronić własne figury, jak zdobywać figury przeciwnika. No i na etapie już drugiej, pierwszej kategorii właśnie tego typu rzeczy, jak wymiany, zaczynają odgrywać jakąś rolę, no bo zarówno jeden, jak i drugi zawodnik no, nie podstawia materiału, no i trzeba na czymś go umieć ograć. Także tutaj napięcie zostaje utrzymane i każda ze stron byłaby zadowolona, gdyby to przeciwnik tutaj uległ, więc staramy się to wymusić. No i tak to następuje, że po prostu w pewnym momencie już białemu tutaj się nie opłaca czekać, bo nie ma korzystnych ruchów za bardzo. I to centrum zostaje zamknięte poprzez ruch C5. I teraz nastąpił ruch, który był modny właśnie parę lat temu. Jak można by było uzasadnić ruch wieża E5? No powiedzmy sobie, że jest to taka mała prowokacja. Ta wieża tutaj wydaje się, że zaraz może zostać zaatakowana, zbita, że stoi w takim niebezpieczeństwie. Rzadko wykonujemy w debiucie takie ruchy. Natomiast mamy parę uzasadnień. Po pierwsze, biały, jeżeli chciałby tą wieżę zaatakować, no to mógłby zrobić ruch F4, ale wtedy puszcza właśnie pole E4. To, czyli o czym rozmawialiśmy. Dokładnie to, o czym powiedzieliśmy, czyli robimy jeden ruch pionkiem, ale tracimy kontrolę nad dwoma polami. Niby taki banał, a tu już pierwsza rzecz, która tutaj się pojawia, że zgadza się to, tak? Goniec na G3 jeszcze też może tą wieżę zaatakować.
Natomiast on wtedy traci kontrolę tutaj nad obroną skoczka, nad obroną pionka. Tutaj są bardzo takie wrażliwe punkty białego i ten goniec na F2 w ogóle powinien tutaj pozostać. Więc ruch wieża E5 też pomaga czarnemu na przykład postawić hetmana na F8 i w momencie, kiedy hetman stanie na tym polu D2, żeby tutaj między innymi kontrolować też pole na F4, bo ten skoczek bardzo często tu przechodzi i hetman to pole zabiera, to po prostu chce wprowadzić wieżę na D1 i naciskać na przykład na pionka D5. Także tutaj my już zaczynamy się domyślać, co przeciwnik chce zrobić i czarny reaguje tym, że też dodatkowo tu oprócz hetmana F8, hetman na F8 będzie wspomagał wyjście gońca na H6 właśnie na tego hetmana. A powiedz mi jeszcze, co przygotowałeś na ruch goniec G3? Co przygotowałem na ruch goniec G3? Bo prowokacja jest fajna, no ale co przyszłoby ci zagrać po ruchu goniec G3? Znaczy po ruchu goniec G3 to ja mogę po prostu tą wieżę wycofać tak naprawdę i biały podejrzewam, że nie będzie miał nic lepszego niż powrót na F2. To jest pierwsza rzecz, o której tutaj myślę. I też tak jak mówię, no psychologicznie ten przeciwnik tutaj nie chce białym zremisować ze mną, więc jakby no, widzę tego typu możliwości. Raczej tu nie pchałbym się jeszcze bardziej aktywnie, chyba że na E3 jest jakieś dobre pole, ale też mogę zostać dosyć łatwo wygonionym. No mogę próbować tego typu wejścia, tak? Ale mogę po prostu dostać jakiś goniec F2. No i teraz co najwyżej mogę się zastanawiać, czy nie grać jakiegoś tam dama E7, czy goniec H6. To są jeszcze jakieś tam dodatkowe możliwości taktyczne, które mogę tutaj próbować wykorzystywać. No ale tak naprawdę przeciwnik też nie musi mi tej wieży na razie bić i ona po prostu tak aktywnie sobie będzie stała, trochę też niebezpiecznie, więc no nie wiem, czy bym się po prostu nie zastanowił nad powrotem, ale jakby tego typu sytuacja nie jest dla mnie zupełnie groźna, jeżeli już widzę, że jest od razu powtarzanie, a gram z silniejszym przeciwnikiem, wiadomo, że on to nie zrobi, więc to nie jest rzecz, na którą muszę się na partii zastanawiać, naprawdę. I warto też o tym pamiętać podczas waszych partii, że po prostu musimy sobie maksymalnie ułatwiać rozważanie różnych kontynuacji czy myślenie o różnych wariantach, ponieważ no, raz, że nas to męczy i pod koniec partii możemy już widzieć przez to mniej, bo po prostu no, myśleliśmy wcześniej nadmiarze wariantów. No a dwa, że po prostu to jest niepraktyczne, tak? Więc tutaj jakby mam zbyt dużo dobrych możliwości, żeby się tego ruchu obawiać. Po prostu nawet no, mogę wycofać tą wieżę i zaraz będzie groziło tutaj skoczek H5, na D4 jest słaby skoczek, też tam grożą jakieś wymiany nieprzyjemne, także ten gońc by po prostu musiał się cofnąć. No dobra, w partii nastąpiło hetman D2 i po hetman F8 następuje to, co mówiłem, czyli hetman tutaj spełnia dwie fajne funkcje. On pomaga gońcowi wydostać się na H6 i też atakuje punkt C5 w pewnym momencie. To jest momentach. Też jeszcze taka fajna sprawa, Marcel, bo hetman F8 to jest taki ruch, który pomaga jakby w pełni skoordynować wszystkie siły, tak? Bo gdzieś tutaj mamy jeszcze w zanadrzu ruch goniec D7, wieża z A na E8. No tak, dokładnie. To myślę, że pełna harmonia tych figur zaraz nam się tutaj ukaże. Także no ja bardzo lubię, jak figury bardzo ładnie współpracują. Chyba zresztą każdy lubi, bo po prostu to nadaje tempa całej grze. Tak naprawdę jak wszystkie figury stoją dobrze, to bardzo często już dochodzi do takich punktów kulminacyjnych partii, że zaczyna się dużo dziać, że musimy już konstruować bardzo precyzyjne plany albo już uderzenia mogą powstawać taktyczne. No przeciwnik też tutaj stara się jak najszybciej reagować i grać aktywnie, więc skoczek z C na B5 to jest typowe wejście, czy tam z D na B5 czasami też te wejścia występują. Chodzi o to, żeby ten skoczek tutaj mógł pójść na pole D6 w różnych momentach i po prostu aktywnie sprawiać problemy przeciwnikowi. Natomiast tutaj też wejście skoczka na D6 nie będzie aż tak groźne, żeby już nie wiadomo co z tym robić i nie wiadomo jak tego się bać, bo zaraz po goniec D7, jeżeli nastąpiłoby skoczek D6, no to tak naprawdę tutaj możemy już wypędzić tego hetmana, zawsze gdybyśmy się bardzo bali o pionka na B7, po prostu zagralibyśmy wieżą na B8. Czasami podrywy przez B6 mogą być i ten skoczek tutaj nie będzie czuł się najlepiej. To też gdzieś tam już chyba w pierwszym naszym filmie tak. Mówiliśmy o tego typu sytuacjach. No przeciwnik musi już brać to pod uwagę, także tutaj na razie
Setu Raman nie zagrał na D6 skoczkiem, tylko wzmocnił pionka na C5 i w ogóle tutaj biały planuje grać na skrzydle hetmańskim, czarny planuje grać na skrzydle królewskim. To jest bardzo ważne. To ja może dodam, Marcel, bo tak wrażenie jest takie, że jeżeli ty nic nie będziesz robił, no to ta przewaga pionków białych 3 na 2 na skrzydle hetmańskim, no jest groźna. I ty chyba musisz znaleźć jakąś coś dla przeciwwagi, tak? Czyli musisz nawiązać jakąś aktywną grę na skrzydle królewskim. Więc spójrzmy, jak ty do tego tutaj dochodzisz, jak uaktywniasz te figury, które nabierają energii coraz bardziej. No tak, przede wszystkim trzeba też powiedzieć, że ja muszę grać na skrzydle królewskim, bo tutaj mogę wyrobić sobie jakąś przewagę nad przeciwnikiem. Jeżeli bym chciał grać na skrzydle hetmańskim, no to jest pierwszy krok do tego, żeby tą partię przegrać. I sam Dworecki już kiedyś pisał w swoich książkach, że nie gramy na skrzydle, na którym jesteśmy słabsi. No dokładnie, czyli musimy mieć albo kontrę w centrum, albo kontrę na drugim skrzydle. No i właśnie tutaj tak będzie to wykorzystane. Natomiast no tutaj po ruchu B4 też trzeba sobie powiedzieć, że no to jest sytuacja, gdzie mało tego jest 3 na 2. Ja mam niby pionka na D5, ale ten pionek jest kompletnie wyblokowany, więc ja żadnej kontry w centrum za bardzo tu nie zrobię. Więc jedyną szansą jest właśnie uaktywnienie się, bądź jeszcze czasami, jeżeli nie mam żadnych punktów do wejścia, jakaś drobna wymiana figur, żeby te punkty jakieś zyskać. I zaraz zobaczymy, jak udało się to zrobić. Goniec H6, hetman B2. No hetman E7, tutaj też jest to ruch, który po prostu wspomaga opanowanie linii E. Też hetman jakby spełnił już swoją rolę na punkcie F8. Zobaczmy też, to jest taka rzecz, o której warto powiedzieć. Goniec wyszedł na H6, pionek na C5 jest obroniony, hetman na F8 spełnił swoją rolę, więc idzie na pole E7, żeby teraz pomagać tej wieży. Misja spełniona. Dokładnie. Goniec D3 i to, co mówiłem wcześniej, a więc nie ma za bardzo takich pól, gdzie mógłbym tutaj wejść figurami. A wiadomo, że żeby ta gra była aktywniejsza, no to muszę te pola pozyskać, a więc uznałem, że ruch goniec E3 będzie odpowiedni, żeby wymienić te gońce, już będą chociaż jakieś wejścia na E3, może koń na D4 się w przyszłości osłabi, także tutaj. I to jest bardzo ciekawy moment, Marcel, bo zwróćmy uwagę, proponujesz wymianę czarnopolowych gońców i tak naprawdę wrażenie jest takie, że przy tym twoim pionku na D5 gońce, które pozostaną białopolowe, no, że zostajesz z gorszym gońcem, z wyblokowanym izolakiem w centrum i jeszcze wymieniasz te czarnopolowe gońce, jest to rzecz bardzo paradoksalna. Czyli to, co tutaj wcześniej wspomniałeś, że poszukujesz jakichś pól, wtargnięcia, to jest bardzo ważna kwestia, wobec której nie powinniśmy tak zupełnie szybko przejść, bo myślę, że wielu z naszych widzów może mieć z tym problem z oceną tego, co tutaj ma miejsce. Może jeszcze trochę podrążmy ten temat. Dlaczego ta właśnie wymiana tych gońców tutaj jest z twojego punktu widzenia dobra? No dobrze, ja myślę, że warto w ogóle powiedzieć, jakie ma czarny tutaj perspektywy. Typowym planem jest w ogóle postawienie to skoczka z F6 na polu F4, czyli moglibyśmy zagrać też ruch koń H5. Natomiast bardzo często spotykamy się wtedy z reakcją G3. I teraz tak, wszystkie już to tutaj możliwe pola do wejścia stają się opanowane przez białego. I no, jestem tu w sytuacji po prostu, gdzie zaraz będzie wieża F1 i dalej gra na hetmańskim, a ja na królewskim już kompletnie nie mam co robić. Nawet postawienie gońca na H3 nie jest w ogóle tu atrakcyjne w obliczu ruchu wieża F1, bo ten goniec na H3 będzie stał. On bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się prezentuje, no ale nie robi nic. A jak wiemy, że w takiej sytuacji nie jest to nic takiego korzystnego, bo to jest trochę taka pułapka, że no, ładnie wyglądający goniec, ale nic nie robiący, no nie przynosi tutaj pożytku. No więc taką miałem alternatywę. No i teraz pomyślałem sobie w ten sposób, że jeżeli wykonam takie posunięcia, czyli typowe wydawałoby się dla czarnego, no to mogę wpędzić się trochę w pułapkę, że fajnie, zagram sobie kilka ruchów, one naturalnie wydają się dobre, ale za kilka ruchów ja będę cierpiał przy tej szachownicy, bo już nie będę umiał znaleźć dobrych posunięć. To da mi sygnał w głowie, że stoję gorzej i nie będę w stanie rozwiązać problemów. No bo jak już stoję gorzej, czy dużo gorzej, no to już koniec. Ten przeciwnik zaczyna mnie ogrywać,
ja cierpię i do widzenia, przegrywam partię. Więc tutaj jeszcze jest dla mnie sygnał, że muszę znaleźć coś, żeby podtrzymać tą inicjatywę, a więc muszę znaleźć jakieś słabe punkty u przeciwnika lub je wytworzyć. Słabym punktem po goniec E3 będzie właśnie ten punkt na E3 po wymianie dopiero gońców. I tutaj mi się przypomina też takie, kiedyś na ten temat też czytałem, ktoś fajnie to powiedział, że gońce bardzo ładnie pilnują pól przeciwko wtargnięciu wieżami. Bardzo nieprzyjemny komplet figur. No nie da się ukryć, no tutaj doskonale też jest to pokazane, dlatego też no tutaj oczywiście powiemy, że ta wymiana no może być tutaj, nie wiem, mało korzystna, bo na przykład mamy słabe pole D6, które jest czarne tutaj, no ale też przeciwnik tu ma czarne pole na E3. Czyli trzeba umieć dojrzeć tę dynamikę, która lada chwila zakłada, że powstanie na skrzydle królewskim. No tak, tak. No jak ustaliliśmy, że na skrzydle królewskim jest nasza jedyna szansa, to musimy podejmować tu pewne działania. Mieliśmy jeszcze drugą opcję, koń H5, która nic nie dawała, więc tutaj właściwie nie widziałem większego wyboru w tym momencie. Także myślę, że w ten sposób można tą wymianę uzasadnić. No nie jest to typowa wymiana, ale właśnie może takie sekrety strategii kryją się właśnie w takich przykładach, prawda, gdzie no już takie podstawowe wymiany mamy opanowane, ale uzasadnienie jeszcze takich nietypowych wymian, które nie są łatwe. Ta wymiana też może się wydawać neutralna, tak? Ale właśnie ja widzę tutaj potencjał w tym, że przeciwnik przy tym królu ma słabe czarne pola przez ten ruch znowu. Także tutaj, czyli F2, F3, pionek się przesunął, a więc to jest dla mnie szansa, żeby w ten sposób pozbyć się obrońcy tego króla i tych pól. Także tutaj chyba jedynie takie uzasadnienie możemy sobie dać. No i za chwilę te gońce rzeczywiście się wymienią. Teraz już idzie koń H5. No tu przeciwnik wybił tego gońca na E3 i w tym momencie już nawet optycznie widać, że ta pozycja chyba stała się przyjemniejsza. Mamy też pole H4 czasami dla hetmana. Mamy pole na F4 dla skoczka. Gdzieś już tu goniec wisi. Także nagle przeciwnik musi rozwiązywać tutaj problemy związane z tym skrzydłem. I teraz to, o czym już mówiliśmy nieraz, jeżeli przeciwnik zaczyna się zajmować problemami, a nie zaletami swoimi, to zaczyna tracić kontrolę nad pozycją, a więc już nie będzie grał przeciwnik tu tak szybko na skrzydle hetmańskim, dopóki się nie upora z problemami przy królu, bo król jest ważniejszy. No i teraz zobaczmy, tutaj już zostało to napięcie między skoczkami, które bardzo zresztą długo od debiutu trwało, uwolnione. Dlaczego właśnie w tym momencie zdecydowałeś się na bicie na D4? Dlaczego się zdecydowałem na bicie? Dlatego, że już ten skoczek nie jest tak wielokrotnie broniony i widzimy teraz po wybiciu tego skoczka, skoczek na D4, który tutaj pozostał, on może pod różnymi taktykami być stać właściwie, bo jest niebroniony. Czyli w ogóle niebronione figury powodują to, że gdzieś mogą być już widełki, uderzenia taktyczne i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj uznałem, że ten moment jest odpowiedni, bo już tego końca na F2, który bronił tego konia, nie ma, no i skoczek po prostu może gdzieś tam czasami wisieć. Dlatego no teraz to uwolnienie napięcia myślę, że tutaj jest w pełni uzasadnione. No i po skoczek F4 mamy atak na gońca. To w ogóle bardzo już przyjemnie wygląda, bo no wydaje się na pierwszy rzut oka, że ten goniec w ogóle powinien odejść, ale no przeciwnik tu bardzo silny ruch znalazł, żeby po prostu wykorzystać związanie, a więc teraz wisi wieża. Ale chyba nie pozostałeś dłużny. Tak, tak. Tutaj takie mamy sztuczki taktyczne. Ja to często nazywam taktyką wymienną, w sensie, że tutaj nie... No to jest głęboki ruch, który teraz wykonasz, więc tutaj nawiązuje to właśnie do kwestii wymiany, tak, na własnych warunkach, ale taki ruch, który tutaj za chwilę nam pokażesz, wydaje się być takim niedostrzeganym dla większości szachistów. No tak, ja może też powiem o tym, jaki tu jest problem, bo problem, jeżeli tutaj nie znajdziemy rozwiązania, może być bardzo, bardzo duży. Jak postąpić w ogóle w takiej sytuacji? I teraz tak, rozwiązania, które się narzucają w pierwszej kolejności, no to na przykład bicie, prawda? I po wybiciu no nagle się okazuje, że przeciwnik wygrał na jego warunkach wymianę i teraz opanuje linię E, tutaj wszystko się broni, skoczek gdzieś tam wisi.
Goniec jeszcze elegancko na F1, jak tutaj się schowa, wszystkiego będzie pilnował. Przede wszystkim ograniczy to skoczka naszego na F4. No i skoczek blokuje nasza opionka i później nic, tylko grać na skrzydle hetmańskim lub nawet po linii E. To niezbyt dobrze wygląda. No druga opcja, no bicie na D3 nie wchodzi w grę, bo wisi wieża na E3. Więc co tak naprawdę tutaj pozostaje? No nie pozostaje, aha, jeszcze wieża E8, ale to byłby też bardzo duży błąd, bo zobaczmy, nawet gdyby po prostu przeciwnik wszystko tu powymieniał, to z jaką pozycją my tu zostajemy? Pseudoaktywną. Pseudoaktywną. Wieża tutaj aktywna i nic nie robi. Skoczek aktywny, ale ograniczony przez gońca. No też ładnie wygląda. No ale niezbyt tutaj przyczynia się do... Zresztą ważny element tutaj doszło do wymiany hetmanów, a często wymiana hetmanów powoduje drastyczną zmianę w ocenie sytuacji. Nagle cała dynamika czarnego uległa unicestwieniu i musimy się teraz czarnymi borykać z bardzo nieprzyjemną końcówką. Tak, czyli w ogóle tutaj jest sygnał taki w pozycji wobec tego, że tutaj nie wolno nam wymieniać zbyt dużej ilości figur, bo na przykład skąd to się bierze? Gdybyśmy tutaj doszli do końcówki pionkowej, czyli byśmy teraz wszystkie figury zdjęli z szachownicy, no to prawdopodobnie ta pionkówka będzie tutaj albo przegrana, albo co najmniej problematyczna, taka, że czarny w ogóle tam modli się o ten remis, prawda? Dlaczego tak się dzieje? No mamy potencjał zawsze tutaj 3 na 2, czyli może być biały po prostu w tych pionkówkach z oddalonym wolniakiem, to raz, a dwa, że ciężej będzie utrzymać tę samotną opionkę na D5 później. To sprawia, że później każda wymiana przybliża białego do zwycięstwa i w momencie, kiedy będziemy chcieli tych wymian unikać, to będziemy musieli robić ustępstwa i to powoduje, że już przeciwnik będzie wykorzystywał swoją siłę do tego, żeby nas spychać i z nami wygrać. A więc nie możemy tu robić zbyt dużych wymian, bo naszym założeniem było to, żeby atakować króla przeciwnika. No i teraz nastąpił ruch bardzo silny, tak jak mówisz, bo znowu wykorzystanie wymiany na własnych warunkach. No jest... Jestem przekonany, Marcel, że musiałeś go widzieć z daleka, bo inaczej byś na taką pozycję po prostu nie poszedł. No tak, zgadza się tutaj jakby no, ruch wieża E1 widziałem i widziałem też, że mam taką opcję, także nie byłem tutaj jakoś bardzo przestraszony. Wydaje mi się, że tutaj wszystko i to już jest ruch arcymistrzowski. To tak trzeba to nazwać. No tak, myślę, że można by znaleźć dużo więcej przykładów. To jest taki wzorcowy przykład na to, na czym polega w ogóle wymiana na własnych warunkach. I tutaj właśnie to doskonale wykorzystujemy. Czyli teraz hetman nie może wziąć skoczka, bo będzie wisiała wieża. A jak wieża z kolei weźmie wieżę, no to hetman wchodzi i skoczek jest broniony i jeszcze skoczek na D4 jest zaatakowany momentalnie przez hetmana. A więc no, widać doskonale, że ten, kto wymienia, przegrywa, tak? No i teraz no znowu obie strony tutaj się upierają, żeby to nie zrobić. I zobaczmy, jak też genialnie jest po prostu w partii odzwierciedlone to, jak żadna ze stron bardzo nie chce tej wymiany zrobić. A więc goniec F1 nastąpiło, żeby tutaj no ten goniec nie podwisał. Czyli na razie napięcie mamy między figurami. I teraz tak, wymuszonko i ucieczka. Czyli no przeciwnik już wolał w ogóle nie wymienić tej wieży, niż wprowadzić nam hetmana wyżej tutaj do gry. Też linia E jest opanowana przez czarnego, ale teraz ta wymiana powoduje, że no my mamy powiedzmy nadmiar nawet na tej linii E, ale do końca nie mamy jak to wykorzystać, no bo mamy co prawda tutaj pole E3, o które tak bardzo wcześniej też walczyliśmy. Natomiast ta wieża z E3, co dalej? Nie wiadomo, tak? A przeciwnik będzie sobie grał na skrzydle hetmańskim na spokojnie. No i teraz oczywiście nie można też narzekać z drugiej strony, ponieważ mamy jakieś pola, na które możemy wejść, mamy trochę przestrzeni, żeby te figury jeszcze poprawiać i atakować tego przeciwnika, więc na razie trzeba obronić to w skoczkach, hetman F6 nastąpiło, a przeciwnik realizuje swój plan, a więc B5 i chce wyrobić wolniaka tutaj na linii C, czyli zaraz no, jakieś wieża C1, C6 i tutaj wolny pionek też może stanowić całkiem spore zagrożenie. Nastąpiło wieża E3. Wieża tak czy siak musiała tutaj przejść. Ona dobrze tu stoi, mimo że na nią trochę narzekaliśmy, ale ona stoi dobrze, bo ona już
powoduje, że mogą być różne możliwości taktyczne, a to wejście skoczka czasami gdzieś na D3, a to wieżą może na D3. Różne mogą być sytuacje, które może nawet w tym momencie jeszcze nie są widoczne, ale aktywność powoduje, że w ogóle może coś powstać. Przeciwnik też się próbuje tu zabezpieczyć, król H1, no wiadomo jaki to jest ruch. Czasami są nieprzyjemne gdzieś tam wejścia, czasami później grożą jakieś wejścia z szachami. Nawet jeżeli one w tym momencie nie byłyby takie groźne, no to mogą być momenty, gdzie po prostu trzeba bardzo na to uważać białymi. No więc to zejście profilaktyczne myślę, że tutaj jest typowe, też nikogo nie dziwi. No i teraz jest pierwszy moment taki kulminacyjny, gdzie wszystkie nasze figury stoją bardzo dobrze. Już nawet ciężko coś jeszcze poprawić w tej pozycji, bo no widzimy po prostu, że optycznie bardzo dobrze wszystko wygląda. No i teraz co zrobić, żeby tutaj w tej pozycji jeszcze bardziej polepszyć nasze warunki? Jeżeli ktoś by chciał się zastanowić, to warto zaraz tutaj się na momencik zatrzymać. Ja o tym przykładzie i właśnie o tym fragmencie, który tutaj się zaczyna, też pisałem ostatnio artykuł w czasopiśmie Mat. Polecam sobie jeszcze doczytać, o czym tam mówiliśmy, bo to było właśnie w kontekście punktu kulminacyjnego. A więc też punkt kulminacyjny to jest taki moment, w którym no wszystko tutaj zaczyna wisieć w powietrzu, tak? Czyli no widzimy aktywność figur wzmożona, co robić, żeby tutaj coś się zadziało. I teraz ten plan bardzo ważny jest w kontekście dalszej gry, bo jeżeli teraz bym nie miał jak polepszać pozycji, to przeciwnik ma bardzo prosty plan z wyrobieniem wolniaka na skrzydle hetmańskim i znowu zaczęłyby się tego samego typu problemy, o których wcześniej mówiłem, że przeciwnik by sobie te plany realizował, a ja bym tam się kręcił po tym skrzydle królewskim i byłoby to bezcelowe, więc plan jest tutaj kluczowy do dalszych sukcesów w tej partii. I następuje ruch H5. Ja myślę, że dla naszych widzów taka ciekawa sprawa, że w tego typu strukturach pionkowych na tym skrzydle, no to jest bardzo charakterystyczny manewr, z którego można czerpać garściami. No jego zaletą, pewnie o czym powiesz, tak? Już zresztą powiedziałeś, zacząłeś bardzo, bardzo obficie o tym mówić. No ale jak doprowadziłem pionka do H3, no to będzie tragedia u białych. Z kolei spowodowanie, wymuszenie ruchu H3 spowoduje osłabienie pola G3, czyli tak czy inaczej źle. I to jest, myślę, bardzo, bardzo standardowy sposób agresywnej gry. Tak, ten plan też jest kuszący o tyle, że czasami jak gramy taki ruch H5 w różnych momentach, to często biały może odpowiedzieć H4. I tutaj jakby przeciwnik nie może to zrobić, czyli ten plan jest nie do zatrzymania i to też jakby jest pod tym kątem bardzo atrakcyjne, żeby ten atak wspomóc. No i teraz zobaczmy, co się dzieje dalej. A4 to jest takie posunięcie, myślę, że spowodowane głównie tym, że po prostu przeciwnik chciałby zagrać wieża C1 i wyrobić wolniaka po C6, czyli no tutaj zostałby pionek bez obrony, na pewno tym przeciwnik tutaj się przejął i po prostu to pionka przesunął do przodu, aby ten pionek po prostu nie wisiał. No i po H4 nastąpił jeszcze hetman F2. Dlaczego nie wieża AC1? No myślę, że tutaj mogą być jakieś już akcje w stylu H3 i po G3. No właśnie takie wejścia taktyczne, o których mówiłem wcześniej, czyli skoczek wchodzi z atakiem na wieżę, co powoduje wymuszenie zbicia tego skoczka. No i na przykład po ruchu hetman D4 myślę, że tutaj no sytuacja białego króla no bardzo jest niebezpieczna, no i też widzimy, że ta aktywność czarnych jeszcze się powiększyła, także tutaj pozycja już może być na pograniczu wygranej. Dlatego przeciwnik gra hetman F2, bo teraz jeżeli byśmy chcieli wykorzystać ten sam motyw, to po prostu w tym samym wariancie na koniec tutaj hetman broni skoczka i właśnie dlatego na to pole po prostu stanął. No i w tym momencie H3, skoro już nie jest aż tak atrakcyjne, no to włączamy plan numer 2, a więc koń H5 i za momencik tutaj motywy taktyczne, a więc wstawianie skoczka na G3, no już jest niezwykle groźnym motywem taktycznym w tego typu sytuacjach. Bardzo często, to znaczy to jest typowe, tak? Tylko często właśnie to powoduje, że zdobywamy jakość, bo wieża na F1 stoi w różnych tam partiach, tak? Tutaj akurat goniec stoi i właśnie samo wejście skoczka na G3 jeszcze nie będzie często kończące, ale już będzie bardzo groźne dla przeciwnika. No i teraz przeciwnik wyrabia tutaj wolniaka,
mamy BC, BC. Teraz no, nie możemy zbić na C6 ze względu na to, że po skoczek C6, hetman C6 i goniec B5 tracimy tutaj jakość. No, myślę, że tutaj po prostu przegrywamy, dlatego oczywiście to bicie nie nastąpiło. I goniec na C8 no, będzie w takiej roli blokiera, ale znowu na zasadzie jak w poprzednim filmie, prawda? Czyli no, masz tutaj swoją rolę, ale jeszcze zatrudnimy cię do czegoś lepszego. Będzie twój czas, tak? Także ten goniec no, niezwykle jest ciekawą figurą znowu, stojącą na swoim wyjściowym polu, ale zobaczmy, że właśnie to jest fajne w gońcach czasami, że on tutaj no, gdzieś tam stoi daleko, ale on momentalnie gdzieś może się kiedyś pojawiać, to prawda? To jest jedna sprawa, Marcela. Druga sprawa jest taka, że skoro już wieża z pola A8 wyszła do przodu, tam na pole E8, goniec nie zasłania wieży i w związku z tym ja tu używam takiego też sformułowania sztuczna roszada, tak? Między gońcem a wieżą. Tak. I zarówno wieża, jak i goniec wspaniale grają. I tak jak tu mówisz, goniec pełni nie jedną rolę, a dwie, blokuje piona, jednocześnie tam już się w bloku stoi, czeka na sygnał, na trąbkę, żeby gdzieś tam zagrać efektem matowym najlepiej. Dokładnie. No zobaczymy, czy mu się uda. Hetman idzie na F4, czyli zgodnie z planem, no tutaj już pojawiają się możliwości taktyczne związane z ruchem skoczek G3. No i tutaj już no, zaczyna wisieć coś w powietrzu dosłownie, bo tutaj te możliwości taktyczne się pogłębiają. Biały zagrał goniec B5, czyli to jest taki ruch, że no, po skoczku G3 to goniec po pierwsze nie będzie wisiał, po drugie zaatakował wieżę, czyli kupił sobie trochę czasu, przynajmniej tak się wydaje. No ale to jest właśnie już sytuacja też taka, że no, już wszystko idzie do przodu, no to tu stwierdziłem, że nawet nie będę długo się zastanawiał, czy lepiej iść wieżą na E7, czy na E5. Stwierdziłem, że na E4 wieża wchodzi z tempem na skoczka. Ten ruch mi się tutaj podobał, chociaż podejrzewam, że po wieża E7 może być tak, że nawet ten pionek na C7 padnie, ale tu już stwierdziłem, że pionek na C7 niech sobie stoi, goniec tam wszystko ma pod kontrolą, lecimy do ataku, trzeba tutaj przeciwnika po prostu wykończyć, więc tu już no, przyznaję, trochę zamknąłem oczy, bo tego typu sytuacje są też niebezpieczne czasami, że po prostu no zamykamy oczy, odwrotu ale nie ma. Odwrotu nie ma, to jest bilet w jedną stronę, jak się nie uda atak, to przegrywamy, bo zaczyna wszystko wisieć. Palimy łodzie i do przodu. Tak, ale tutaj stwierdziłem, że wszystko zaczyna atakować i coś tutaj musi być, tak intuicja mi podpowiadała. Wydaje się, że wszystko tutaj powinno się udać. Jakbyśmy szukali gdzieś u białych jakiegoś niedociągnięcia, mam wrażenie, że musielibyśmy się cofnąć do momentu, kiedy biały zagrał A4. Jakieś te ruchy białych były spowolnione, być może trzeba było się zdobyć wówczas na ofiarę pionka, ażeby przyspieszyć akcję na tym skrzydle hetmańskim, bo tutaj widzimy, że trochę białe zostały w tyle. No tak, tu już bardzo niebezpieczna jest sytuacja u białego i no właściwie też myślę, że po tej wymianie gońców bardzo te możliwości dla czarnych się otworzyły na czarnych polach i dużo swobodniej można było na tym skrzydle królewskim. Bardzo grać. Ładnie wyglądają te opcje skoczek G3, HG3, HG3, hetman H6, wieża H4. No tak, za chwileczkę będziemy to mieli uwidocznione, bo przeciwnik broni swojego skoczka, też schodzi ze związania pionka i hetmana. Tutaj mieliśmy, oczywiście nie można było wziąć wieży, no bo ten hetman po prostu byłby podbiciem. Dlatego po hetman B2, no już wchodzimy wszystkim po prostu co mamy, czyli skoczek G3, oczywiście teraz nie wolno przyjąć tego skoczka, bo po HG3 za chwileczkę tam biały dostanie mata po prostu. No to myślę, że tutaj nikogo to nie dziwi, jest to bardzo typowy atak po linii H. Król G1 i teraz no widzimy, no skoczek na G3 super aktywny, trzeba jeszcze tutaj jakoś znaleźć kolejne możliwości taktyczne. Też jeżeli ktoś by chciał znaleźć najlepszy ruch, warto tutaj na chwileczkę zatrzymać ten film, zastanowić się, a my pokażemy co było w partii. A więc w partii nastąpiło wieża E2 z atakiem na hetmana i po hetman E3 będzie groził mat, a więc tutaj ta wieża w tym momencie jest nietykalna. Czyli cały czas, zobacz Marcel, tutaj korzystamy z tego faktu, że te gońce zostały w pewnym momencie wymienione. Cały czas tu jest popis
związane z tą wymianą gońców. Dokładnie. Zobaczmy znowu, jak już ten ruch w debiucie, który tam w tamtym momencie był naturalny, spowodował to osłabienie, że później zagraliśmy taką strategię w partii, która pomogła właściwie w jej wygraniu. No bo tutaj cały czas się rozchodzi o to słabe pole E3. Cała partia na tym się opiera i na tym, że przeciwnik kiedyś zagrał F3. To też spowodowało, że tutaj na G3 koń mógł przyjść i tak dalej, i tak dalej. To wszystko składa się na jedną całość. No teraz jak na C3 tutaj, na E3 grozi wejście, to po hetman C3 to było w partii, zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze druga obrona mogłaby być taka, no ale tu też mamy takie taktyczne, bardzo ładne rozwiązania. Wieża E1, po wymianie mamy po prostu zgarnianie tutaj kompletu figur białego, no i gładko tutaj oczywiście wygrywamy, a więc ta obrona tutaj nie działa, hetman C3 też nie działa, ale dlaczego to zaraz zobaczymy. No teraz też, no, obronione pole E3, tu wydaje się, że po prostu musi coś być, no to wisi wieża, jedna, druga, skoczek wisi, czy bronimy coś, no Piotrze, teraz chyba już nie ma tutaj nawet sensu, tylko trzeba po prostu walić drzwiami i oknami, żeby tego króla tutaj dopaść, a więc rozbijamy. Podano do stołu. Tak, rozbijamy tutaj poprzez ruch H3. Teraz po kolei sobie podsumujmy, co się dzieje, jeżeli stracimy te figury. No wieża na E4 jest nietykalna, bo w ogóle jest groźba mata, wieża G2. No skoczek właściwie też jest nietykalny, bo zaraz po hetman G3 na punkcie G2 też będzie mat. No i jeszcze można by powiedzieć, co się dzieje z wieżą na E2. No ją można zbić i też przeciwnik to wykorzystał, a więc nastąpiło goniec bije E2. I po wieża E2 groźby pozostają, a więc wieża bije G2 tutaj grozi. Teraz bicie wieży oczywiście niemożliwe, bo mamy widełki na króla i hetmana. No to pozostaje tak naprawdę GH3, żeby tego mata na G2 nie było. No i w tym momencie, no tutaj już możliwości są dwie chyba, żeby wygrać. Ja wybrałem jedną z nich, było to wieża H2. No tutaj jeszcze skoczek E4 dosyć atrakcyjne by było, bo po skoczek E2 hetman G5 po prostu teraz weźmiemy hetmana i tam król przeciwnika jest zbyt słaby, bo on teraz musi w ogóle iść na pole F1, nie może iść na H1, bo będzie mat na F2, więc tutaj musi iść po prostu gdzieś na F1 i on jest w takiej pozycji, że tam naprawdę dużo niebezpieczeństw na niego czyha, dlatego ta pozycja czarnych też będzie wygrana. Natomiast, no mówię, to jest 38 ruch, ja jak to w swoim zwyczaju miałem zawsze, to miałem już pewnie niedoczas, dosyć duży. Ale lubisz fan, więc stąd decyzja o ruchu wieża H2. Tak, no tutaj przede wszystkim też ruch wieża H2 wydawał mi się najlepszy, dlatego że tak na szybko to ja wtedy nie byłem w stanie ocenić, czy po skoczek E4, skoczek E2, hetman G5 i wzięciu później na C3, czy ja tamtego króla na pewno dopadnę. To nie jest taka decyzja, którą podejmuję w 30 sekund, więc w 30 sekund wydawało mi się, że jak wezmę na H2, no to ten król tutaj może mieć o wiele większe problemy. No i rzeczywiście tak było, bo po prostu tutaj on nie jest w stanie się wybronić, tam figury są za daleko, zaraz jakieś wieża H1 wchodzi, także tutaj atrakcyjniejsze mi się to po prostu wydawało. Chociaż też równie skomplikowane tak naprawdę. Nie byłem w stanie w 100% ocenić, czy to już na pewno jest koniec. Po zabiciu może wierzę tylko, tak? No co ja tutaj widziałem no, w 30 sekund? No widziałem, że nie można tej wieży zbić i że wiele gruś jest tak naprawdę. No bo no, po biciu wieży, no to tam zdobywam hetmana, to jest jasna sprawa. Zaraz na C3 mamy bicie. Natomiast no jak wieży nie weźmie, no tak jak mówię, no czy ten król się wybroni, zaraz zobaczymy, czy są jakieś opcje. No przeciwnik stwierdził, że trzeba zaproponować wymianę hetmanów, bo inaczej to już naprawdę bardzo tutaj będzie groźnie, a więc nastąpiło hetman C1. No i tutaj teraz doświadczenie, myślę, że można tak to nazwać, a więc to jest 39 ruch, wieża H1 i po król F2 widzę, że mogę powtórzyć pozycję i to właśnie robię, żeby ten czas się spokojnie dodał, a decyzję będziemy dalej podejmować nieco później, a więc powtórzenie jedno, czyli dwukrotne tak naprawdę powtórzenie, trzykrotne już remisuje, trzeba bardzo uważać. To tak na marginesie, Marcu, tu mi się przypomina taka historia sprzed no dobrych, może 25, może 30 lat. Grałem na lidze juniorskiej, to jeszcze czasy były odkładanych partii, grałem z Tomaszem Markowskim.
No i właśnie zrobiłem taki myk, że partia była odłożona, moi koledzy, ja sobie spałem, moi koledzy w nocy pracowali, analizowali pozycje, potem je wdrożyli w te wszystkie analizy. No i pewny, przekonany, że tam już odnoszę zwycięstwo, idę na partię i właśnie powtórzyłem sobie dwukrotnie pozycję. Zapomniałem, że odkładając partię, już tam jedno posunięcie było tego typu zagrane, a zatem już nie mogłem w to wejść, bo byłoby trzykrotne. I musiałem grać partię na nowo, ku radości moich kolegów. No tak, to biedni się napracowali i zobaczyli, że Piotr tam sukcesywnie no, marnuje analizy, tak? No zdarza się, oczywiście. To być bardzo straszne. Bardzo ciekawe historie, właśnie tego typu anegdoty miło się słucha. Tutaj praktycznie już w tej partii mamy tylko i wyłącznie wykończenie, bo tak naprawdę po ruchu skoczek E4, no król tu nie może wrócić na G2, bo za momencik by dostał po prostu prosto mata, więc król musi iść na E2 i na koniec wisienka na torcie, a więc zatrudniamy gońca, czyli ostatnia figura włącza się do tego piekielnego ataku. No i tu już przeciwnik nie kontynuował, bo po prostu widział, jak w łatwy sposób dalej przegrywa. Także myślę, że to jest też dobry moment na poddanie. No co możemy powiedzieć? No tutaj właśnie też w tej partii widzimy, że nie jest prosto ograć takiego zawodnika 2600. Naprawdę sporo różnych rzeczy trzeba tutaj rozważać, żeby utrzymać napięcie, tak? Marcel, być może tobie tak nie wypada powiedzieć no, własnej partii, chwalić peany i te sprawy, natomiast pozwól mi, że tak tutaj uwypuklę takie momenty, które były moim zdaniem kluczowe dla twojego sukcesu. No to jest pierwsza sprawa, wydaje mi się potwornie tutaj istotna, to była ten ruch goniec E3 na wymianę gońców. Silne posunięcie, które myślę, że nawet nie każdy arcymistrz by wpadł na tego typu zagranie. Kolejnym takim ruchem był ruch wieża E5, czyli uniknięcie wymiany wież albo na swoich warunkach, czynienie tego. I ogólne jeszcze takie wrażenie z tej partii jest takie, że skumulowałeś całą energię, całą siłę na skrzydle królewskim i biały jakby nie był w stanie zneutralizować tej potęgi, tej siły. I też jakby niewiele zaproponował poza tym pionkiem na C7, który stanął, ale który został ładnie zablokowany, w zamian nie wytworzył na tyle skutecznej kontry, żeby odwrócić twoją uwagę. No i skończyło się fantastycznie, że tak powiem, i taktyka, oczywiście taktyka rządzi wtedy, kiedy twoje figury stoją lepiej, więc ona się z reguły zawsze pojawia. I to jest też taka, myślę, że bardzo cenna partia znowu dla zawodników, tych, którzy lubią grać obronę królewsko-indyjską, którzy lubią grać aktywne szachy, bo tu mieliśmy praktycznie całą kumulację tych wszystkich pięknych zagrań, motywów i dla rozumienia tego debiutu to jest to fantastyczny przykład. No, dziękuję za miłe słowa. Też wydawało mi się, że... Mam nadzieję, że się wkrótce odzajemnisz. Tak. Myślę, że tu też moglibyśmy wybrać jakąś niezapomnianą partię Piotra i o niej trochę powiedzieć. Natomiast no, dziękuję za miłe słowa. Też jakby tą partię wybrałem ze względu na to, że uważam, że tutaj o wielu wartościowych rzeczach też jesteśmy w stanie powiedzieć i mam nadzieję, że to zrobiliśmy. No, myślę, że na tym sobie dzisiaj powoli będziemy kończyć. Bądźcie z nami, jeżeli uważacie, że to wartościowe materiały, polecajcie je też innym. Niewątpliwie no, wzrost oglądalności, czy tutaj wzrost zainteresowania kanałem też będzie nas motywował do tego, żeby kolejne filmy nagrywać. Także zostawcie jakiś ślad, napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobała ta partia, polecajcie nasz kanał innym zawodnikom, rodzicom, może trenerom. Także na dzisiaj zakończymy kolejny film w piątek. Trzymajcie się, cześć! Cześć!